Hej, hej, hej moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Zagrajmy w Baldur's Gate 3 w koopie. Na samym starcie odcinka zapraszam oczywiście na kanały Arkaza i Jody. No a teraz już przejdźmy sobie do odcinka. Idę tu, bo tu ciemno na mapie. Ciemno na mapie. A czekaj, no jest tu coś? Jest jakaś tajna skrytka. Tajna skrytka. Widzisz na mapie tajną skrytkę? Czy ja widzę na mapie tajną skrytkę? Widzę tajną skrytkę, no, ale jest niżej? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest tam, gdzie pobiegli ci, których uratowaliśmy teraz. To trzeba zasuwać. Bo była opcja, żeby z nimi odpłynąć ogólnie. A no to ale jest my wskoczyliśmy, no, do dziury, więc... My tu jeszcze nie skończyliśmy chyba wszystkiego, więc... A no jest tutaj gdzieś podobno coś. O. Nawet się udało za pierwszym. Niesamowite. Czemu? Nam zawsze wszystko wychodzi za pierwszym. Jasne. Nic ciekawego. Oho. Co jest? Kogoś nie pokonaliśmy chyba. A co, ja już nie mogę iść? O Boże. No to ja przeszedłem jakieś 2 metry. Może z łuku ewentualnie. Gdzie? Gdzie ten ktoś jest? Tu. Kurde, nic nie zrobię. O kurde, a chyba, że ja bym użyła... kroku przez mgłę. Ile? Ale wyrwała. Jakie to potężne było. Ile? Nie masz przyjaciół. No za mało punktów ruchu. Weźmy szczerze z łuku po prostu, na ma 8 HP. Myślisz, że dobiję? No już nie musisz. A, dobra. Dlaczego mnie znowu ogłuszyło? Co robi moja... Wiesz, z moim szczęściem to mnie trafił pewnie. A, dobra. Moja halabarda ma szansę na oszołomienie mnie. Może być tak. Super broń. Ma to sens. Bardzo mi się to podoba. Najśmieszniejsze jest to, że ja to przecież czytałam, jak to ekwipowałam. A, oni teraz wszyscy nas nienawidzą? Ale chyba tylko tak, na tym piętrze. A to git. Oho. To już nie będzie fajne. Ale ten strażnik wiary atakując nas też traci życie. Dobra, 20%. Jak to siądzie... tak. Mocny zawodnik. Mój Boże, jeden punkt życia został tamtej. Nadal jeden, bo się uleczyła małpa. A to jeszcze nie wszystko. No bo tu są jeszcze dwie. Chociaż nie, one nie są. A tu po lewej.
A no. Dobiegnę? W życiu nie dobiegnę. O kurde. No, boli. No. A ja nie mam czarów, już komórek czarów. No to się nie podleczę. No, ładnie. Nie spodziewałem się. No to zobaczmy, czy nas wszyscy będą nienawidzić. Nie. Czy zdobyliśmy coś, co wybucha w tym czasie? Nie kojarzę. A co, tą ścianę chcesz? Tak. Nie, ja nie mam nic. Ale za to mam mózg człowieka przy sobie, nie wiem skąd. No okej. Od Bala chyba, nie? Tam Bala było. Nie pamiętam. Ale ty ostatnio ciebie tu nie było, jakbym zobaczyć. Może ty masz coś, co wybucha. Dobra, przestań gadać. Ja w sumie sobie pohandluję. A new face come to bask in the light of the absolute. How can I be of service, true soul? $1600 ty za to chcesz, Chryste panie. No dobra. A te czaszki nie działały, nie? I one nie wybuchały za bardzo. Nie, nie. Oliwka. Oliwka. Dobra, jeszcze tu wrócimy. Dobra, wziąłem jaką halabardę dla koleżanki Carly. O kok. Już skończyliście? No, chyba tak. Już więcej nic nie sprzedam. A nie miał nic wybuchowego? I nie wiem, nie patrzyłem. Ja chcę coś wybuchowego. Dobra, cicho. Daj mi coś wybuchowego. Może się jakieś coś pojawiło się. Jest na to cień szansy. No właśnie. Telekineza nie bardzo. Wielny zabójca, wampirzy dotyk. Dominacji nad osobą. Nie ma jakichś wybuchających strzał? O, różne. A macie? Nie.
Ja mam, zaraz zobaczę jakie. Strzała błyskawic, transpozycji wielu celów, zguby czartów, zguby wynaturzeń, a co ja mam? Ciemności, lodową, ryczącego gromu, ale ja tą ryczącego gromu chyba próbowałam. No to trudno, trzeba będzie poszukać gdzie indziej. Dobra, co robimy? Nie mam pojęcia, możemy jeszcze przejść na drugą stronę tego budynku, bo tam też są ludzie do pogadania. No, to możemy iść. Mięso. So. O, cześć. No time for chat, just Araj Oblodra. Okultystycznych. Coś w okultystyce musi wybuchać, nie? Teoretycznie ta. Jaką chcesz mi dać ofertę? Tą babą? To nawet twoja krew wybuchnie. Jedną fiolkę? With one drop, I can brew a rather potent potion for you. The rest I keep for myself. No dobra. No idea, but it will be unique to you. Your blood essence and the absolute's blessing intertwined. We can learn exactly what that means together. Hmm? Ok. Just a little prick and it's all over. Jak umrę, to. Oj, nie umrę. Zostawiam wam masze, moje pieniądze. Kto umrze, ten umrze i trudno. Amen. Use it well. Dzięki. And if I may, would you have a moment to discuss another... Ten chłop cały we krwi. No słucha. Truth be told, I heard tell of your coming before you arrived. Ketherick's dogs prowl far and wide round the tower. I know you travel with a delightful nightwalker in your retinue. Please, I have a proposal for him. I will reward you both. Czy musimy tu z nim przyjść? I must prepare myself for his arrival. Dobra, dobra, ale... Bitte Handlieren. Bomba z prochu dymnego. Dziękuję. Myślisz, że zadziała? No to już by musiało, co? A bo ja wiem. Nie, no masz śmieszne rzeczy, na przykład diadem łowów, że zyskujesz premię. Dobra, kradnę. Jeżeli nas ktoś przyłapie... To będę wczytywał. Za późno. Okradłem. To chodź tędy może. Jak chcesz do tej ściany. Gdzie? A tędy. O, no. Żeby ta bomba zadziałała. No musi zadziałać. O, tu jest kot. Czekaj. Gdzie mam rozmawianie ze zwierzętami? Ej, tu on ma kijankę. These are the stalking grounds of Steel Claw. Furless one. Fortunately for you, the slithering vermin I hunt has my attention. For now. I intend to. I braved lapping waters and leaking ships to find this prey. I butchered many and will butcher many more. But this one I toy with. I slice. I tear, and when the time is right, I will bite its head off and bathe in its innards. Prawdziwy kotek. Mhm, kochany. Mhm. Luck is not needed. Merely patience and a thirst for blood. Hunt fast and hunt well. Dobra. Dawaj, testujemy. To znowu my ściano. Na pewno za nami tęskniłaś.
No. Trzeba być wytrwałym w swoich... No powiedzmy, że się opłacało. No, coś tam jeszcze w środku, 124 golda. I jakaś strzała. Ale mam. Nie wydałeś więcej na tą bombę? Nie. Chyba nie. Chyba jestem jakieś 50 golda na plus. Ale warto było. No oczywiście. Żebym się wkurzał, jakbyśmy tego nie zrobili. Byśmy byli w jakimś trzecim akcie czy coś i byśmy musieli się tu wrócić. Samego końca gry. A tutaj jest w ogóle też pokazane jakiś na górze. Pokazane na górze? No też jakiś skarb czy podejrzane coś. Podejrzane dźwięki. A, bo tu jest drabina z tyłu. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Poczekaj, może jeszcze tutaj do pani, o tu, do kuchni. Something slimy seems to be dripping from the rafters above. Patrz, co ona tu ma. Cześć. Timothy, Tomelia i Barnabus. Cześć. A moment, true soul. You use a spoon to serve. Now, how can I've shown Barnabas a kinder way? A kinder name is only fitting. That is the gift the Absolute gave me when I stood before her. To rewrite the lives of her faithful. Make them believe there's something better. I have. It is one thing to hear her voice. Quite another to feel the power she can grant. Observe. Barnabas, sweetie! Come show what a good boy you are. Jak zrobisz sztuczkę, to nie uwierzę. What would you like him to do? O, tak, tak, zatańczy. Oh, you'd like that, wouldn't you, Barnabas? You feel her will surge outwards and envelop the creature, inexorable as the tide. We talked about this. Co chcemy zrobić? Co, uwalniamy go? Ja nie wiem, ja na mądrość rzucę w ogóle tyle. Oj, nie dramatyzuj. No, 16? Na bank. 4 inspiracje, to mogę sekulnąć jeszcze. O! Dobra. Like rope drawn taut beneath the blade, the connection simply snaps. O-o. Barnabas, darling. Darling. There's a parasite in that corpse, brimming with potent magic. O, możemy sobie go wziąć. Ej, bo Barnabus ze mną gada. Power courses through you. Authority. No do perswazji mam jakieś 50 tysięcy. Aż tyle? No nie, no aż tyle to nie. 7, więc teraz 8, krytyczną porażkę powinieneś. 11. Masz na dole napisane, że od 12 do 15 masz. Oj, to kulłem 30. Idź rozerwij wszystkich na strzępy. Pa. Co to są zieloni. O. Patrzcie, co mamy w prawym górnym. Mhm. No, kijankę. To co, bierzemy teraz to, że raz na długi odpoczynek możesz zmienić udany test ataku przeciwko wrogowi w trafienie krytyczne? Możesz wziąć. No, co się przyda wszystkim chyba.
A to jest chyba osobiste tylko. Tak? Hmm? No nie, no ale wzięłaś reakcję, nie? A to ja klikałem reakcję. Ja też klikam reakcję. No jest osobną, przecież dostałem opierdzie, no, że trzy kijanki wziąłem, nie? Przypominam. Tak, ale no na drzewku widziałem. Przepraszam, ale to nie istniało w tym uniwersum, w którym teraz jesteśmy. A tak, to było w przyszłości, której już nie ma, tak? Tak. W sumie tak. To było w innej linii czasowej. To się nie liczy. A to co? Obadać te dziwne dźwięki, tak? No, a tu jeszcze gule są. Cześć, gule. Możemy do nich przeskoczyć? No to te gule, które stały przed głównym wejściem. Cześć, gule. No ja nie wiem, ja chyba z nimi nie gadałem. Half dead and still a servant. My worst nightmare. Dobra, to teraz możemy iść tam. Do dziwnych dźwięków. Tak. Ostatnie dziwne dźwięki zobaczył Kamal. W uniwersum nekromanty. O, tak to nazwijmy. Co? Ale jak? Kiedy? Co? Nie pamiętasz szopy? A, tak. No, dobra. Już przypomniało mi się. A w uniwersum Paladyna nie ma tego. Mm-hmm. Może tutaj będzie... To jest dopiero roleplay, że mamy dwie różne osie czasu. O. Tak. To ja wszedłem, zszedłem. Ja właśnie patrzę, co ty robisz. Nie mogę chodzić, bo pies używa drabiny. Powiem wam, drabiny w tej grze mnie przerastają. Ej, są lepsze niż te w Gothiku. W sumie tak. Ale w Gothiku lepiej mi szło. O, co to? Wsadź tam rękę. A, on tam ryja wsadzi. Wsadź tam rękę, co złego może się stać. Czekaj, rzucę ci premię. You can't quite catch a glimpse, but you recognize this feeling. The same alien presence you felt on the Nautiloid. No dobra. Dawaj. Your awareness unfolds, expanding through every wall in the tower, every mind. A vast living network extending down into the dark, where something wakes. What is that? It's a trap! Tendrils snap like iron cords around your wrist. That presence in your mind looms large, closer now. Uh-huh. No cóż, najwyżej stracisz rękę. Ja nie będę mógł ci dać premii do siły? No dobra. Nie wiem, czy... Nie martw się, Arkas, utniemy ci ją. No, dokładnie. With a soft sucking sound, your hand pulls free. The flesh within the wall retreats. Dobra, fireballa w to, od razu. Do środeczka rzucamy. Let me try it next time. Look fun. To już wiesz, co będziecie robić, Kamal. Ona będzie wsadzała rękę. Ja się nie zgadzam. Ja nie wnikam, ja stąd idę. Co tam dalej jest? A gdzie my właśnie teraz idziemy? A gdzie chcecie? Co my tam mamy w dzienniku w ogóle? A ja bym poszła na długi odpoczynek, tak. No w sumie tak, bo ja komórek nie mam. No to chodźmy. Chyba, że od razu je przyprowadzimy tu Astariona i to skończymy. A może być i tak.
To najpierw do spania. Nikt nic nie chce? Nie. A nie, Will. Czekaj się. Gdzie on jest? Gail coś chce. Gail chce. Good evening. I'm here on behalf of Gail of Waterdeep. He wishes to extend you an invitation for a private conversation in a... Mnie? To chyba Arkaza. To chyba Kamala. Mogę iść. Czekaj, bo ja myślę, że jak kliknę, że nie jestem zainteresowana, to chyba... No już teraz idź. No dobra. Idź, baw się. Simply follow yonder path and soon you will find him. Ej, jaki długi od... Ja wybieram? Nie wiem. Gladly. A no ja wybieram, no dobra. Proszę nam dać podsłuchać. No. Dokładnie. Patrzeć. Proszę. Proszę bardzo. Chociaż nie wiem, czy chcę patrzeć. Ja tu robię w ogóle. To Arkas powinien tu siedzieć. Kamal. Nadal znaczy, Kamal. Ej, dlaczego ja? Bo to ty powiedziałeś, że chcesz być paladynem homoseksualistą. Ja? Ja żartowałem. No to było najmniejsi czasu. Nie, a to było najmniejsi czasu, nie pamiętam. Mam na to nagrania. W sumie mamy 3 nagrania. Nawet twoje. Ja już teraz złożyłem przysięgę od nowa, to ja już muszę być czysty. Wiesz, o co chodzi? No to nie ma nic bardziej męskiego niż męska miłość. No w sumie ta, no dobra, przekonałeś mnie. I must be. I will be. Soon. I am perhaps just one hard day away from being without any troubles at all. This may be my last night alive. I wanted it to be under a canopy of beauty and wonder. I thought this place might bring me peace. I thought it might make the weight of what I must do feel a little lighter. But I'm not so sure. Babe or crone, coward or hero, death is assured. Mistra's forgiveness is not. If you knew the end was near, would you not want to ensure it had meaning? I am terrified. I will not claim otherwise. My face could scarcely conceal it, even if my words sought to deny it. There is no point in running from the inevitable. Better to meet it on my own terms. Ale nie musisz umierać. Yes. Jest inne wyjście. So much to live for and so few moments in which to house it all. Damn you. Damn you for giving me so much to care about. Our friends, our adventures. This would have been so much easier if it was just me. But it isn't. If there is a way, any way, to save all that's grown dear to me, I want to seize it. I just cannot fathom what that might be, other than to fail Mistra and condemn the world. Stay with me, will you? I don't want to think of it anymore, but I don't want to be alone either. Jasne, dobra. No to sobie posiedzimy. No, ale ładna zorza. No. Tu się akurat zgadzam. Ładnie się prezentuje. No tak chrapie. Chyba Karla. Albo to jej serce.
Jej piecyk. O, piesek coś chce. Drapciu, co ty tam znowu masz dla nas? Oho, Gail znowu coś chce. Czekaj, priorytetem jest to, co ma piesek dla nas. Oczywiście. O, mikstura rozmowy ze zwierzętami. O. Dobra, idę po tego gałgana. To ja idę zobaczyć, co Gail jeszcze chce. Nie bierz tej łopaty, po co ci ona? Uszalałaś? A no to, bo ty jeszcze poziom zdobyłeś w tym czasie. I was hoping to speak to you as a matter of fact. About the night you were kind enough to keep this melancholy wizard. Że bardzo polecam się na przyszłość. I wanted to. To thank you. I was sinking into a dark place. But you reminded me there is still light in the world. If I should care to look for it. You may well have prevented me from doing something very rash in the near future. I count myself lucky to call you a friend. I'm glad to hear it. And I intend to prove myself worthy of the sentiment. Alas, no. The charm Elminster granted me requires my death as the spark that will light the orb's fuse. Making myself invulnerable, immortal, or in any other fashion unkillable would render it useless. And gods only know what it might do to the orb itself. Still, I see no harm in learning what we can about this night song. And if we manage to find it, the harm will be all Ketherick's. So, well worth indulging our curiosity. Boże, ile ty masz znowu? Czy my nie pytaliśmy go już o to wszystko? O to chyba nie, nie kojarzę. Those who seek to use the weave to do so honestly and with respect for its potential to destroy as well as its potential to save. I doubt she's asked many of her followers to blow themselves up. That's a fate she's bequeathed exclusively to me. She wouldn't ask such a thing if it weren't our only means of survival. However much she's annoyed at me. Oh, you know me, ever the optimist. I'm trying to focus on the positives. Truth is, I was living on borrowed time already. Consuming those items would only have kept the orb sated for so long. If anything, I feel more at peace than I have in months. At least now I know my death will have purpose. It won't be a distant bang in the footnotes of history. I've no doubt she has the power to do so, but as for the permission, Ao would not look kindly on her meddling in mortal affairs. Divine intervention has a tendency to make things worse, not better. As for Elminster, he saved the realms more times than legend can recount. But to take on a god is no easy feat, even for him. My orb is the best chance we have. And only I can wield it. Dobra. 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 Idziemy dać jej wampira. Dobra. Dokładnie. Gdzie ona była? Tu. O tutaj. Tu. O tu. I never thought I'd see one in real life. I read about your kind for so many years, but you are a finer specimen than any beastry could describe. You're really a vampire, at least one of their spawn. Oh, don't worry. We're all friends under the Absolute. I won't bite. Oh, I'd prefer if you did. And he's yours to command. My envy is palpable. Ah, it's like that. Do you have a name, Spawn? Starion, but hold on! Good. Now,
No nie. No kurde. Kolejna fanka Edwarda. No to mamy Zmierzch 5. To feel your life's blood slipping away. To dance on the edge between life and death. Yes. Boże. I want it. I'll even compensate you. A potion of legendary power that forever increases the strength of the one who consumes it. It's not for sale, but it's yours if you bite me. Gryź, chłopie. Decline. Excuse me? This is a once in a lifetime opportunity and you're squandering it. I gave you my answer. Oh, can't you talk some sense into your obstinate charge? O, dobrze, jest jeden głos. No ja zawsze wybieram, że odmówił, bo nie lubię zmuszać kogoś, jak czegoś nie chce. No, dokładnie. Tak. Myślałem, że dasz tą trójkę. No bo to takie trochę, no nie, to... Nie wiem, no. Nie leży mi. Każda inna fanka Edwarda, więc... Co za różnica, co się z nią stanie. Dobra, Karla, chodź do zespołu, on już nie jest nam potrzebny. Nie jestem potrzebny. Dzięki. Dobra, wróciłem z kimś, kto faktycznie coś robi. Możemy iść. Dobra. Mam wrażenie, że nie doceniasz Astariona. Możliwe. Jak się go dobrze zrobi, to jest... Dlatego ja go nie chcę robić. Bardzo robienie zostawiam wam. Róbcie go. Ja Astariona nie. Idziemy do tego... Jezu, łapią mnie za słówka, co za chamy. Znaleźć ten relikt od razu? No muszę iść chyba. Co robimy? Co? Które? Co? Gdzie? Za mną. Powiedz mi, które zadanie? No, relikt. A, to muszę iść po posępne. Znaczy, chcemy iść do mauzoleum? Tak. Albo pogadać możemy z Barkusem, że znaleźliśmy Wulbrena. Możemy. Możesz się teleportować, Kamal. Nie musisz biec. Właśnie, tak się... A które to? Mauzoleum? Dobra. Tak, wielkie mauzoleum. Się właśnie zastanawiałem, jak ty tak wyrywałeś do przodu. A tam patrzę na tą niebieską kuleczkę, która tak przesuwa się biedna. Idę po posępne. W takim razie. Skoro tutaj ją trzeba będzie. Gdzie jest moje... Znaczy wiesz, nie musimy jej brać, ale warto. Ho. Ho. O. O, większy zły niewidzialności. Dobra, idę ją wyekspić. Kojące słowo, leczenie ran, uzdrawiająca modlitwa. Przyda się wszystko. A, bo ty ją levelować jeszcze musisz. Tak. A na którym ona jest poziomie? No, ona nigdy nie była levelowana. Nigdy? No nie. To słabo. Spoko, spoko. Zrobię. A jakieś wyposażenie dla niej masz? Nie wiem. Teraz się sprawdzi. To nie będzie potrzebne. Ja mam łuk jeden, to mogę jej dać. Jakiś... No nie, to w topory dwuręczne to raczej nie będzie miała biegłości.
weźmiemy tak. Dobra. Pytanie, czy ja coś dla niej mam. Ale jakieś pantofle. Ja mogę jej dać rękawice światłe. O, dobra. To wezmę od ciebie z ekwipunku od razu. No, świetliste rękawice i możesz wziąć ten łuk, który mam też dla niej. Piorunomiot. A zobacz, u mnie czy jakiegoś miecza nie ma fajnego. Zaraz, sekundka. Piorunomiot. Nabije jednoręcznym? Nabije tak jak jednoręczny. Ja. No może być starczą w sumie. Bo ja mam kilka mieczy takich spoko. O, piłę do kości masz. Ale właśnie ręczne. Nie wiem, czy zwykłe miecze. Miałem nawet tą strzykawkę. Właśnie, w czym ona ma? Bo ona ma tak jak ja. Lekkie młoty są okej. Glewie, halabardy. Pałki, sztylety, maczugi, topory, tak. Oszczepy, kusze, młoty, buławy, drągi, łuki, sierpy, włócznie. Kiścienie, glewie, halabardy, morgersztyrny, piki. Lekki, średni pancerz i tarcze. Czyli taki lśniący czaszkołup mogę jej dać. Bo to jest lekki tak. Młot. To wezmę to dla niej, od ciebie. Widzę, Kamal, że ty jesteś chodząca zbrojownia. No, no, bo nie mam gdzie tego sprzedać i tak sobie noszę po kieszeniach. Po kieszeniach? Fajne te kieszenie, ci powiem. No, a jak? Dobra, no to chyba mamy na razie. Można ewentualnie szybko podejść jeszcze, a nie, bo tam nie ma szybkiej podróży, nie? Dobra, już chodź, może się coś znajdzie w środku. Dobra. Sigils. Fajnie tu. No. Wychodzimy w każde takie pomieszczenie po boku. Ole, ładnie tu. Ktoś tam znalazł drapek. No, jakiś plecak. Wój kamiennej skóry. Ale i tak trzeba wziąć wszystko. Plecak pełen keszu, wypełniony aż po brzegi. Auto pędzi, samo zmienia biegi. Oho, skrzynia podróżna zamknięta. Wszyscy sfailowaliśmy. No, jak? Ale zdaje mi się, że to są symbole Merkula. Merkura? O. Dobra, otwieram wytrychem. Dobra. Może jednak ja. Jeden było super. Wolę, żeby tu się wylosowało jeden niż w rozmowach. O, płaszcz. Podczas porzuceniu czaru podczas walki wręcz zyskujesz tymczasowe punkty wytrzymałości w liczbie 8. To chyba dla ciebie w sumie najlepszy. Bo ty rzucasz i potem... O, czekaj. Co tam tyle percepcji, co się dzieje? Dużo rzeczy się zrobiło. I przede wszystkim pułapki. Mamo. O, tam ten guzik jakiś jest. Mamo. Mamo. Mamy rozbrój pułapkę.
Mamo. A co wy myślicie, że to tak za darmo, kurna? To wszystko kosztuje. Tu. Nie jest dobrze. Jeszcze tu. Boję się ruszyć, bo chyba stoję na niej. Już cię uwalniam. Dzięki. Wolałbym, żebyśmy nie wybuchli. O. O! Oho. Może się jednak nie ruszaj. Będę tak po małym kroczku. Jest ogółem guziczek jakiś. Ja bym wcisnął. Dobra, to może te gargulce jakbyś rozbroiła to. Guziczki to trzeba w odpowiedniej kolejności. Tylko, że gargulce mi się akurat nie podświetliły jako... Jako pułapki. Dobra, idę próbować szczęścia. Najwyżej wybuchniemy, ok? O nie. Dobra. Nie, no żartuję. Nie kliknę tego. A to co, to ja tu mam wciskać? W odpowiedniej kolejności te guziki trzeba nacisnąć. Gdzieś tu była wskazówka. Tu jest tabliczka jakaś, może to to. Susun Elg Olot. Rozumiesz? Oczywiście. To od tyłu ma głębokie znaczenie. Przepraszam. Od tyłu to wiele rzeczy ma głębokie znaczenie. Śmiesznie, w sumie nie chciałem, żeby to tak zabrzmiało. Tu gdzieś była wskazówka. No właśnie szukam. A te obrazy nie mogą podpowiedzieć jakiejś kolejności? A tu na stole nie leżała żadna notatka, ani nic takiego. Wszystko, co leży na stole, leży na mapa stole. Mapa jedynie jest. Poplamiona księga. I jakaś tabliczka i tyle. No tam była jakaś kolejność, upadek, rozpacz... Nie, wielkość, rozpacz, upadek, czy coś takiego. No, czyli pustka, teoretycznie... Czas, nicość? Co? Pustka, czas, nicość? Nie. To nie tu. Here lies Melodia Thorm. Czekaj, ja na ślepo spróbuję. Ten na końcu będzie chyba pierwszy, drugi to jak on klęczy przy tym tronie. Tragedię do niesławy? Nie, to też tak. Nie to? To. O, no to było tu. Gdzie byłaś? Od splendoru po tragedię, tak? Przez tragedię do niesławy. Oho, cześć gargulce. No teraz to już mogą mi naskoczyć. Oho. O! Idę kopać. Ale dupa. Znaczy wiesz co? Tak sobie myślę, że w sumie posępną to możemy nawet wziąć trochę później. No już. Pokazało mi, że chcecie posłuchać, mimo że to nie jest prywatne. Tak, mi też tak pokazało, no. Też to widziałam. A mam długi ogon, wow. Jaki ogon, wariacie. Gdzie wy jesteście? A, bo trzeba guziczek wcisnąć. Ja myślałem, że jak no posłucham, właśnie, to mnie zabierze na dół z tobą, nie? Ja dalej to... dziwny, no bo w nie pojechało nas automatycznie. No właśnie, ja nawet wchodziłem w tej cutscence, widziałem. Dobra, co, kończymy? Możemy. A w sumie możemy, no. Ładnym zjazdem. Tak, spejlowanym. Dobra, to kończymy.
No i w tym odcinku, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz, zróbcie to samo u Warkaza i Jody. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 w koopie. Na razie.